Dla mnie telewizor. A lodóweczki? Komuś nie trzeba? Chłopak ma smykałkę do interesów, a pomagać rodzinie to nie grzech. Allspice bite? To znaczy Allspice bite. A to mam akurat. Jest to taki film, który tak zaczyna się trochę niepozornie, jakoś tak delikatnie. I powoli właśnie coraz, że tak powiem, drąży człowieka. I myślę, że jest coś takiego, że po prostu ten film zapada w człowieku. Że ta Yuma włazi w człowieka i jakby nie daje spokoju. Lubię, kiedy filmy, czy w ogóle, nie wiem, czy sztuka teatralna, kiedy uczestniczę w czymś i efekt tego, że tak powiem, zapada w odbiorcy. To jest dla mnie takie optymalne. I myślę, że Yuma Piotra Mularuka właśnie takim filmem jest. To jest taki film, który pozostawia wiele pytań, jak gdyby stawia zagadnienie nieoczywiste. Mimo, że oparte gdzieś tam na faktach, absolutnie nie jest to dokument, ale trudno mu odmówić realistyczności wydarzeń i postaci. W Yumie pokazujemy fragment autentycznej rzeczywistości i tak się naprawdę działo. To jest wielka wygrana jak gdyby właśnie tego filmu, że nawet w nieco wynaturzony sposób i w specyficzny sposób mówi o wizji reżysera, prawda, taki trochę, nie wiem, czy nawet krzywe zwierciadło, czy takie no, bardzo swoiste, specyficzne lustereczko, przez które patrzymy, ale jest pokazany kawałka historii Polski. Spokojnie, tu nie ma złodziej. To nie jest film o stereotypach, to nie jest gangsterskie tanie kino o złodziejach. To jest film, który gdzieś tam odnosi się do historii, do zjawisk, które miały miejsca. I jest to film, który po prostu ten stereotyp dekonstruuje, więc robi raczej dobrze nam i Niemcom, i nam robi dobrze, że mówimy o tym, że zrozumiemy wspólnie, co się stało i że nie będziemy przyklać tych ład, że złodziej albo głupi Niemiec nic nie wie, nic nie rozumie, jest leniwy, albo Polak to złodziej, wiadomo, że ukradnie. Nie, tego nie ma, walczmy z tym i ten film to robi właśnie. I liczę na to, że dyskusja przy okazji tego filmu no, pomoże nam przejść dalej jakby i otworzyć jakby nową erę. Fascynujące, że jest to, myślę, że w tym wszystkim, że Niemcy nie weszli w ten film i o tym mówię tutaj cały czas. Pytają mnie wszyscy, czemu Niemcy nie ma w tym filmie? Czemu Czesi, czemu nie Niemcy? No i zawsze odpowiadam na to długo i namiętnie, ponieważ rzeczywiście pieniędzy w Niemczech szukałem przez 2 lata. No i sfrustrowany dopiero po 2 latach się dowiedziałem od pewnego Niemca, który tam jest bardzo mocny w biznesie. Powiedział mi, no, że tekst jest świetny, plan jest fajny, potencjał jest duży, pieniędzy pan dużo nie chce, bo 500 000 euro, ja te pieniądze mam, mógłbym panu dać, ale nie dam. Bo pana film jest antypolski. Nie, film może być postrzegany w Niemczech jako antypolski i będzie to potwornie niepoprawne, że ja bym finansował taki film. No i oczywiście było to frustrujące. Czechom to nie przeszkadzało w ogóle, bo u nich Yuma była też. Natomiast no, dało do myślenia bardzo. Oczekiwania są chyba spore, dlatego że dystrybutor planuje dystrybucję kopii, 150 kopii. Kampania jest duża i będzie większa. Film wchodzi na ekrany kin 10 sierpnia, w związku z tym no, chyba się nastawiamy na wynik dosyć duży. Mamy już zainteresowanie z Pusan, mamy zainteresowanie z Chicago International Film Festival, mamy zainteresowanie z Zurichu, mamy wstępne rozmowy z Tesalonikami już w tej chwili, także no przez parę dni coś się dzieje, natomiast to dopiero jest start, dopiero film zaczął życie swoje, także no to dopiero będzie wiadomo za parę miesięcy czy tygodni.